No, zaczynamy. I swoją drogą będzie to miła odskocznia, bo dawno nie robiłem głosu Lily. Słyszę dźwięki czegoś stąpającego, czegoś uderzającego o jedno ze naszych stoisk i spoglądam w górę, żeby zauważyć Lily stojącą z boku, z mojego boku, wyczuwając swoją drogę swoim kijkiem. Cześć! Prawie udaje mi się, prawie ledwo przyłapuje się, zanim udaje mi się powiedzieć, nie zauważyłem cię. O, Isao, czy to ty? Myślałem, że wyczułam coś pysznego, myślałem, że wyczułam jakieś pyszne jedzenie i zastanawiałam się, kto to może być. Co ona mówi? Trudno jest poruszać swoimi rękami jednocześnie, aby mówić coś kompletnie innego do Lily. Wygląda na to, że musi to być sposób, w jaki Misha znakuje wszystko cały czas. Odrobinę głupsze, ale wydaje się, jakby uprościło to wiele rzeczy. Shizune robi namiocik z palców z radością przy moim tłumaczeniu, jak gdyby usłyszała żart. Całe to jedzenie było ugotowane całe godziny temu, ale dla kogoś tak powolnego jak ty, kto nawet nie może dostarczyć odrobiny papieru bez spóźnienia się o tydzień, jak sądzę, twoje wyczucie czasu może być odrobinę inne. O, shit. To nie jest zbyt miłe. Zmarszczka. Grymas niezadowolenia przechodzi przez twarz Lily w odpowiedź na coś, czego nie usłyszała. A, przepraszam, po prostu jem późny obiad tutaj. Prezes Rady Studenckiej ugotował wszystko. Czy prezes Rady Studenckiej jest tutaj teraz? Jest tutaj. A, przepraszam, nie zauważyłam. Normalnie jej poziom obecności jest dużo wyższy. Nie byłam świadoma tego, że rada studencka serwuje obiady na zewnątrz. Dlaczego nie zostałam zaproszona? Myślę, że byłoby to wystarczająco dobre, aby mieć wystarczająco dużo czasu, aby być w stanie robić tego rodzaju rzeczy jednakże. Co ona mówi? Gdybym miała cię zaprosić gdziekolwiek, spóźniłabyś się. Ale słowa Shizune są poza percepcją, niech będzie percepcją Lily, fakt, który z każdą sekundą staje się bardziej irytujący dla niej. Przetłumacz dla mnie w komplecie, proszę. Co za grzeczna wypowiedź. Jest kompletne. Naprawdę szkoda, że w zasadzie prosi mnie o to, żebym pozwolił jej w pełni uwolnić psy wojny. Mimo to jednak nie mogę po prostu nic nie zrobić. Uczucie niebycia w stanie nawet odpowiedzieć i być zrozumianym musi być tak bardzo izolujące. Nie wybaczyłabym jej nigdy. Postaram się odrobinę osłabić jej słowa. A w zasadzie to wszystko było ugotowane już jakiś czas temu. Naprawdę? To miło. Obróć się tutaj. To bardzo niegrzeczne nie spoglądać na osobę, do której mówisz. To nie jest sposób, w jaki wychowana i grzeczna dama powinna postępować. Połowa z tego, co mówię, to tak naprawdę to, co mówi Shizune. Nie lubi, kiedy ludzie nie spoglądają w jej kierunku, kiedy stara się coś przekazać. Jest na prawo od mojego głosu. Choć w tym wypadku mogę zrozumieć, dlaczego Lily nie zrobiłaby tego. To bardzo dziwna sytuacja. Oj, sorry. To bardzo dziwna sytuacja. W sumie to byłby niezły thumbnail. To sobie też wezmę. Jest to bardzo dziwna sytuacja i jest męczące być jedynym przekaźnikiem dialogu między nimi obiema.
Szczerze, zapomniałem, co stało się ostatnim razem, kiedy zderzyły się w taki sposób. Jest jasne, że Shizune pamięta, a Lily jest dość agresywna sama z siebie, na swój sposób. Przepraszam, tego rodzaju formalności kompletnie wypadają mi z głowy. Zapominam, że prezes Rady Studenckiej jest typem osoby, który żądałby tego rodzaju szacunku i przestrzegania zasad we wszystkich chwilach. Jak sądzę, rząd studencki wymaga pilnowania. Kurde, running a type ship. No dobra. Jak sądzę, rządzenie uczniami wymaga trzymania wszystkich za kołnierz. A z drugiej strony zdecydowanie ma czas na własną frajdę mimo wszystko, więc nie musi być to kompletna prawda. Rada studencka to nie dyktatorstwo, ani zero-sum game. O, to jest zwrot, którego nie widziałem od dawna i szczerze powiedziawszy, w tym jednym wypadku nie jestem pewien, czy do końca go rozumiem. Nor a zero-sum game. Rada studencka nie jest dyktatorstwem, ale też nie jest bez odpowiedzialności. No niech będzie. Shizune wskazuje na Lily palcem, jakby był to... Oj, kurde! Przyzwyczaiłem się jeszcze do nowego trackballa. Jak gdyby był to pistolet i... strzela palcami wybuchowo, powodując, że drży i staje się widocznie niezadowolona. Czy tak? Powoduje, że to jest jeszcze bardziej imponujące, że jesteś jego częścią tak długo, rozgrywając go tak, jak gdyby był nim. Chodzi o radę studencką tutaj, bo zamotałem gramatykę, wybaczcie. Podziwiam fakt, że jesteś tak tenacious. Podziwiam fakt, że jesteś tak zdecydowana. Radząc sobie z tym wszystkim, musisz być tak odpowiedzialna. Nie aż tak bardzo, jak chciałabym być. Nie możesz jednak narzekać o sama siebie. Czy możesz? Czy prawda? Jesteś bardzo odpowiedzialna. Zachowania takie jak proszenie o przedłużanie... Jezu. Im dalej, tym bardziej się jąkam. Ty jesteś za to bardzo odpowiedzialna. Działania takie jak proszenie o przesunięcie terminu przechodzenie aż przez następny termin, to jest perfekcyjny przykład odpowiedzialności. Shizune miło to słyszeć, ale najwyraźniej ty też jesteś bardzo odpowiedzialna, mówi. A, czy naprawdę? Mniej więcej. Lily nie wydaje się zadowolona. Nie robimy tutaj obiadu na wolnym powietrzu, po prostu robimy sobie małą przerwę obiadową. W zasadzie to budujemy stoiska tutaj na festiwal. Oj, wypadłem z okienka znowu. Nie wiedziałabyś, ponieważ nigdy nie wychodzisz na zewnątrz. Czy kiedykolwiek kończy ci się herbata? Czy wychodzisz może do miasta na zakupy? Nie. Jak mówiłam wcześniej, przechodziłam tylko tędy, jeśli nie słyszałaś wcześniej. Nie chciałabym przerywać prezesowi Rady Studenckiej. Nie robicie nic w tym momencie teraz, ale musicie oboje być bardzo zajęci. W moim przypadku, Hisao, jestem pewna, że prezes Rady Studenckiej będzie w stanie znaleźć lub zrobić zajęcia dla was obojga, jeśli będzie taka potrzeba. Zeżrę cię! What? Ale to już widzę biorę na thumbnail, bo jest to wyjątkowa, że tak powiem, unikalna mina Shizune. Zeżrę cię! Tak, bardzo zajęci. Zeżreć to ciężkie słowo. Jestem zadowolony z tego, że mogę je odczytać, ale to nie jest czas na to, żeby się cieszyć. Nie z tego tytułu. Zamiast tego wygląda na to, że mogą wreszcie przestać się kłócić.
Wypiłbym za to. Miłego dnia, miłego dnia, Hisao. Do widzenia, pani prezes Rady Studenckiej. Dzięki, tobie też. Stay classy. To jest dopiero trudne, bo to jest pomiędzy idiomem a rodzajem takiego... Jakby to ująć, no... Taki rodzaj opryskliwej grzeczności, że tak powiem. Czyli... Nie wiem, jakby to dobrze na polski przetłumaczyć. No nie wiem, no z braku lepszego określenia. Trzymaj się. Powiedziane tak z przekąsem, no. Jak tylko Lily wychodzi, Shizune wżera się w resztki swojego obiadu tak szybko jak to możliwe. Jak gdyby każdy kęs, który nabierała, był sposobem na zapomnienie, że cokolwiek z tego się wydarzyło. Kiedy kończy, od razu wraca do pracy młotkiem z tym samym nastrojem. Dobrze, że wypracowuje swoją frustrację, ale nie wygląda jakbym miała jakikolwiek nastrój na rozmowę. Lekko mówiąc. Ale miło było znowu zrobić głos Lily. Lubię robić głos Lily. Mam wrażenie, że trochę zapomniałem, bo powinienem był schodzić trochę niżej do głosu Lily, ale no cóż. Około 2 godziny później przerywa po przejechaniu przez resztę stoisk non-stop w tym czasie. Nadal wygląda na to, że trudno będzie do niej podejść zastanawiam się nad tym, jak łatwo rozmowa mogłaby umrzeć. Po tym jak zajęło mi tak długo dorwać ją samą, aby i rozmawiać z nią bezpośrednio, to prawie że boli. Twoje tłumaczenie było dobre. Naprawdę? Pierwsza klasa. Robi gest, kciuk w górę. Thumb up, yo! Na twój poziom. Dzięki. Nie ma wielu głuchych osób w tej szkole, a zajęcia z języka migowego były na krawędzi wycięcia z programu zajęć już od pewnego czasu. Jestem pewien, że nie masz zbyt wielu koleżanek, zbyt wielu kolegów w klasie, czy to prawda? Jeśli dopiero uczysz się języka migowego teraz, twoja szybkość będzie ograniczona. To dlatego zainteresowanie nim spada, ponieważ wymaga więcej wysiłku niż normalne, żeby tylko się komunikować. Jak sądzę, jest tak samo z wszystkimi językami. W takiej sytuacji rozmowy w języku migowym są mniej niż mogłyby być w ogóle. Nie zrozumiałem tamtego słowa. Mniej co? Spontaniczne. Misza jest jedyną osobą, która naprawdę może to uchwycić. Tak, to zdecydowanie prawda. Jej wyraz twarzy zmienia się na chwilę i zmienia się zbyt szybko, abym zdążył je przetrawić, ale mam wrażenie, jak gdyby nie należało za tym podążać. To, co naprawdę chcę wiedzieć, to... Dlaczego ty i Lily kłócicie się ze sobą tak często? Napinając się odrobinę i wyraźnie marszcząc brwi, Shizune składa palce razem i macha nimi, jak gdyby przerzucając niewidzialną talię kart. Czyli no, robi coś takiego. 2 kłótni, o których wiesz, nie warto nazywać aż tak mocno. Gdybyś był tu w zeszłym roku, mógłbyś to powiedzieć. Słyszałem, że był to ciężki rok. Coś w temacie tego, że starałaś się wprowadzić naszywki? Haha, zaskoczony? Oj. Nie ten głos, nie ta osoba. Zaskoczona? No, chciałbym usłyszeć więcej o tym później zdecydowanie, ale
Nie wydasz się lubić Lili za bardzo, prawda? Nie unikaj mojej odpowiedzi. Nie unikaj mojego pytania. Nic nie unikam. Była częścią Rady Studenckiej aż do zeszłego roku. Nie dogadywałyśmy się ze sobą bardzo dobrze. Chciała po prostu robić rzeczy tak, jak robiła stara Rada Studencka. Stara Rada Studencka była tak bardzo nieskuteczna. Było to głupie i obrażające. Obrażające. Niech będzie. Chciałam robić więcej i miałyśmy kłótnie. Wiele kłótni. Nie mogła zrobić nic na czas. Potem powiedziała, że Potem powiedziała, że to, co ja chciałam zrobić, było bez wartości, tylko po prostu dodatkowe zajęcia. Czy to wygląda ci jak bezwartościowe zajęcia? Shizune gestykuluje wokół nas. To, co naprawdę jest bez znaczenia, to rada studencka, która nic nie robi. Słaba, leniwa i nudna. Zwłaszcza nudna. Nie mogłam się cieszyć siedzeniem w pomieszczeniu z niczym do roboty, a to po prostu strata czasu. Dlaczego w ogóle miałabym tak być? Nie pompowało to mojej krwi. Kłótnia z nią to robi. Gdyby mogła być tak zmotywowana wcześniej, nie włożyłaby aż tyle wysiłku, aby stać się moim wrogiem. Ale jeśli pokazuje aż tyle ducha, nie jest to kompletna strata. No, przynajmniej coś. Jest to nadal ekscytujące. Niezły tor myślenia. Rozumiem. A co z tymi naszywkami? Śmieje się, zakrywając usta swoją dłonią, jak gdyby starała się to ukryć. Jej śmiech jest jedyną rzeczą, którą regularnie stara się ukryć. To był tylko żart. Odrobina frajdy od czasu do czasu też jest ważna. Taka sytuacja. Nie powiem, bardzo miło było znowu zrobić Lili. Lubię, naprawdę lubię robić głos Lili. Tak samo lubiłem robić głos tego. Jezu, jak on się nazywa? No, doktorka z Hatoful Boyfriend. Następnego dnia muszę odrobinę szukać na początku obiadu, zanim znajdę. Na początku dnia muszę polować odrobinę na początku obiadu, gdy odkrywam, że moja zwykła maszyna z napojami blisko budynku dormitorium jest wyprzedana z mojego ulubionego napoju z mojej ulubionej kawy w puszce. Zmiana toru zajmuje więcej niż przypuszczałem. No dobra, no niech będzie. Słabe tłumaczenie, ale okej. Rzeczy były tak ostre ostatnio, że zajmuje mi odrobinę czasu zdać sobie sprawę, że coś pachnie inaczej, kiedy idę przez szkolne ogrody z powrotem do kawiarenki. Trawa została świeżo skoszona. Świadomość tego powoduje, że przerywam i obserwuję odrobinę. Grupki studentów rozmawiające i bawiące się na trawie oraz kilku nauczycieli rozmawiających na ścieżce powoduje, że jest to bardzo idylliczna scena. Niestety zmysł nadchodzącego strachu zaczyna przesuwać się na mnie po chwili. Uczucie, że nie jestem sam. Wiedziałem.